Para rosyjskich komików Vovan i Lexus jest znana przede wszystkim z rozmów telefonicznych, podczas których wkręcają osoby publiczne. Wśród ofiar żartów są m.in. Elton John, George Bush, Recep Erdogan, pani Krysia z Europejskiego Banku Centralnego. Ten odcinek wam szczerze polecam. Dzwonili nawet do Andrzeja Dudy. I to dwa razy, bo za pierwszym razem się nie nagrało. Ostatnio, podając się za Władimira Załęckiego, zadzwonili do byłego sekretarza stanu USA Henry'ego Kissingera. Padło pytanie, kto jego zdaniem jest odpowiedzialny za sabotaż gazociągu Nord Stream. Dziadka zamurowało na dobre parędziesiąt sekund, po czym odpowiedział. Szczerze. Witam was. Zaczynam od konkretów. Otóż w pewnym momencie rozmowy pada pytanie, kto zdaniem Kissingera jest odpowiedzialny za sabotaż Nord Stream. Czy może Rosjanie sami sobie go wysadzili? Jak on to widzi? What do you think? Is Russia behind of explosion of Nord Stream 2? How do you think? Who is behind of explosion of Nord Stream 2? Who is guilty? How do you think? I frankly have thought you were. Really? You think that we? No. Jak mogliście zauważyć, Kissinger był szczerze zdziwiony, aż go zamurowało, po czym dodał, że ale ja was za to nie winię. To nie jest oskarżenie. But I didn't blame you. I would not say that as a criticism. Pytanie, czy Kissinger ze względu na swój staż w służbach i sieć kontaktów, wiadomo, że ludzie się wymienili, ale kontakty pozostały, czy ze względu na to wie coś więcej, czy po prostu bazuje na ogólnie dostępnych informacjach z mainstreamu. Bo tak sobie gdybam, że ten telefon mógł być wykonany m.in. po to, bo wiadomo, żarty żartami, prawda? Ale mógł być wykonany po to, by Kissinger zeznawał jako świadek podczas dochodzenia. W końcu bodajże trzy kraje prowadzą dochodzenia w sprawie sabotażu Nord Stream, na pewno Niemcy. Czyli możemy sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację, kiedy na Ukrainie trochę przycichnie, na przykład na jesieni, zimą. No i podczas przepychanki politycznej wyjdzie, że Kissinger będzie poproszony o to, by zeznawał w trakcie dochodzenia. Nawet nie chodzi o wpakowanie w samolot, ale na potrzeby tego cyrku wystarczy chociażby wideokonferencja. Ja przypominam, że to my jako Polska jesteśmy wskazywani jako współwinni, jako baza wypadowa, a nawet źródło finansowania. Żaglowiec Andromeda i te sprawy. Śledztwo niemieckiej federalnej policji kryminalnej bada, dlaczego jacht, który ich zdaniem służył do przeprowadzenia operacji, wpłynął na polskie wody. Inne odkrycia sugerują, że Polska była ośrodkiem logistycznym i finansowym podmorskiego ataku dywersyjnego z września ubiegłego roku, który zerwał najsilniejszą więź łączącą Berlin z Moskwą. Polska, która prowadzi własne dochodzenie, od miesięcy walczyła, aby dowiedzieć się, co badają Niemcy. No i drugi ciekawy wątek rozmowy. Kissinger został spytany, czy według niego Ukraina powinna wejść do NATO. To było parę dni przed szczytem w Wilnie. I Kissinger stwierdził, że na początku, przez długie lata, był za tym, by Ukraina była buforem między Zachodem a Rosją, chociaż on to pięknie ujął, że powinna być pomostem między NATO a Rosją. Jednak w ostatnich miesiącach zmienił zdanie i według niego Ukraina powinna wejść do NATO. What do you think about our participation in NATO? How do you think? Is it good idea? Well, I have, you know, I was very opposed to it when it was proposed. And I spoke publicly against it. And I thought that Ukraine, I was strongly for the independence of Ukraine at the time when President Bush had a different view. I was strongly for the independence of Ukraine.
And I came to Ukraine several times for public speeches in that sense at that time in 89. And I thought Ukraine should be a bridge between Russia and Europe rather than an outpost. But then it's now overtaken by events. Europe has fought Russia on the issue of Ukraine, and it has organized itself to defeat Russia, and it would be anomalous if Finland and Sweden go into NATO, but Ukraine, for which has sacrificed so much, is not admitted into NATO. And now I think Ukraine should be it will be a major country after the war. And after it is rebuilt. And it should be in NATO. I've seen that you have proposed bilateral alliances. And that has a lot of merit. I had not entertained it before. The difficulty of entering into NATO will be political. Po czym dodał, że temat akcesji był dyskutowany podczas spotkania grupy Bilderberg. Ja odsyłam na dedykowany odcinek, a wiadomo, że wielu konkretów nie ma, bo to było na parę dni przed szczytem. Bardziej z perspektywy przygotowań i opublikowano wtedy listę. Z tego co pamiętam, z PiS-u nikogo nie zaprosili. Zresztą rozmowy są tajne, to bardziej takie... Takie, jak to od kuchni wszystko wyglądało. Ale Kissinger stwierdził, co go poruszyło, że przedstawiciele krajów Europy, no, powiedzmy Zachodu, co innego mówili publicznie, a co innego mówili w zamkniętym kręgu wśród zaufanych ludzi. We had a so-called Bilderberg meeting, which is a group of European and American leaders who meet a day, meet once a year. And it was very strange that the European countries that are fighting, or technically they are supporting you, at that meeting were not in favor of going into NATO. And I was, they were making arguments that it required a lot of examination. Well, you will be encountering that in your own meetings. So it will be difficult. It will be difficult to engineer membership in NATO. For whatever it's worth, I will support it. Podsumowując, można utyskiwać, że został wkręcony stuletni staruszek, ale z drugiej strony ten człowiek jest czynny. Może nie tyle co politycznie, ale jest elementem amerykańskiego soft power. Jest cały czas symbolem, jest wykorzystywany w różnych misjach dyplomatycznych, jak chociażby parę tygodni temu w Chinach. Rosjanom można pogratulować pomysłu, no bo wiadomo, że ci komicy są wykorzystywani politycznie. To nie jest tak, że kabaret Nounówka czy Kryszak zdobyliby sobie telefon do Eltona Johna czy do Henry'ego Kissingera. To są telefony zaufane, podczas rozmów, przez które podczas rozmów ci ludzie otwierają się, czują się bezpieczni, że rozmawiają z zaufanymi ludźmi. Tak więc z jednej strony można ośmieszyć konkurentów konkurencyjnego systemu, ale zawsze jest szansa, że ktoś powie
za dużo. No tutaj, jak na to nie patrzeć, nic poza mainstreamem, jednak Kissinger więcej nie powiedział, a przynajmniej nie zostało to upublicznione, no bo wiadomo, że te nagrania są publikowane pocięte. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, to odsyłam Was na zakładkę wideo, abyście mogli sprawdzić, czy nie ominął Was któryś z najnowszych filmów, albo i starszych, wystarczy sobie przeklikiwać. Przygotowałem do Was, chociaż to jeszcze nie zostało opublikowane, taki mikroblog na Twitterze. Niestety Twitter nie do końca nadaje się na pisanie bloga, ale to będzie zajawka, która poprowadzi Was do dziennikarskiego śledztwa. Otóż w Polsce przynajmniej działał do niedawna, do lipca, może działa cały czas, oszust, który podaje się za profesora, profesora prawa. Takie wiecie, takie mokry sen Gowina, prawda? Tutaj nowe elity, chłop w 91 roku, jak się nazywa? Wasyl Andrzejew zrobił dyplom zaocznie, bodajże w Kijowie. Potem zaczął już podsyłać uczelniom podrabiane dokumenty, tam się habilitował, niby 100 pracy jakiś strzelił, robił karierę na Ukrainie i kiedy w Polsce sprawdzano jego papiery, okazało się, że nie pofatygowano się, by zweryfikować jego dokumenty w Kijowie. Po prostu sprawdzono, czy wszystko się zgadza, czy są piecząteczki, czy są podpisiki i tak pan nawet u nas został adwokatem. Więc jeszcze nie ma publikacji, aczkolwiek wejdźcie na główną stronę i jak sobie przeskrolujecie na dół, to na pewno zobaczycie. A jeżeli nie, no to po prostu jutro już wkleję link. Będę się starał tego typu publikacje zamieszczać na Twitterze, by obieg informacji był większy, no bo przecież nie czarujmy się. O to w tym wszystkim chodzi. Zapraszam Was na kanał, gdzie pykam sobie w giereczki. No, mało osób odwiedza. Smutno. Ale mimo wszystko to parę dziesiąt osób mi wystarczy. Mam alibi, że co parę dni mogę sobie łapać chwilę i popykać bezkarnie, czy na konsoli, czy na kompie. I co jeszcze? Syp.tv, filmy archiwalne, coś tam się niby naprawiło, że może jeden, dwa tytuły archiwalne wiadomo, gdzie buduję sobie archiwum. No i to chyba wszystko, ale i tak tych mediów obrodziło. No oczywiście na tu i teraz najważniejszy jest YouTube. Zawsze będzie filmik, na ile będę miał pomysły, na ile będę miał siłę. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.